tego. Jakby miniaturka tej mapy niby może wyglądać na clickbaita, żeby tylko wejść i zostawić po sobie to jedno wejście i dać pieniążki twórcy. Ale przekonajmy się, czy to prawda, czy nieprawda, jakby no. Zapraszam, zobaczmy. Dobra, a więc jesteśmy na mapie i już ktoś może pewnie pomyśleć, że to gówno nie działa, że jest do dupy, ale patrzcie, tu jest portal, co nie? Niewypuszczone bronie. No to wchodzimy i mamy sobie takie oto lamy. Każda lama jest podpisana, no prawie każda jakby. Są kategorie, że tak powiem. Tu są ten wyrzutnie rakiet z ratowania świata, pistolety, shotguny i karabiny. No i tak, można pomyśleć, że to scam, więc proszę bardzo, otwórzmy jedną lamę i sprawdźmy. Sprawdźmy, co my tu mamy. I owszem, udało się. To są rzeczy z ratowania świata. Mamy na przykład tutaj takiego porażacza. Tutaj, proszę o to bardzo. Pistolet zaawansowana technologia stworzony ze słońca. Obrażenia 481, obrażenia przy trafieniu w głowie 481, pojemność magazynka 18. 18 tych pocisków na amunicję, jak można zauważyć. Taką energopodną, że tak to nazwę. Mamy tutaj również podobny pistolet, tylko że pistolet błyskawiczny Słońce. Też działa na taką specjalną amunicję z ratowania świata. I dobrze, jednak jakiś mały Timmy może uznać, że w dalszym ciągu zmyślam i to nie są prawdziwe rzeczy. No więc zapraszam, zobaczmy, co się kryje dalej. I oto tutaj mamy, a wyciągnę losowe 5 rzeczy, więc proszę bardzo, na pierwszy strzał mamy łuk ksenonowy z jasno rdzenia, 367 obrażeń, w głowie 917. Zasięg 10 tysięcy metrów. Lecimy dalej. LKM kukurydziany. A, nie, sorki, to jest LKM kukurydziany. 52 obrażenia, 65 w łeb, zasięg taki, magazynek 100. Mamy garłacza. Jeżeli ktoś grał w Ratowanie Świata, to chyba od razu już zrozumie, że to nie jest fake i autentycznie. Takie bronie z ratowania świata tu są. Jest widmowe ostrze, jest Gamatron 9000. Patrzcie na te modele, no jakby nie sądzę, że ktokolwiek widział je w zwykłym Battle Royale. Ale patrzcie, tutaj jest jeszcze dodatkowo napis Star Wars. Nie wiem, co to znaczy Augments, więc zignoruję, ale jest Star Wars, to nie? Więc wychodzi na to, że mogłyby być tutaj przedmioty ze Star Wars. Aczkolwiek tutaj chyba się coś komuś pomyliło, albo lamy są źle posegregowane, ale mamy za to bronie też z ratowania świata. Mityczna broń Króla Burzy, Furia Króla Burzy. Narzędzie. Obrażenia 203, obrażenia krytyczne 20. Nie ma magazynka, bo to broń biała. Czyli, no, taka, której nigdzie nie ma w Battle Royale, to są bronie białe w ratowaniu świata i mamy na przykład taką tutaj. Zachowam ją i pokażę wam, że ma specjalne umiejętności, bo każda broń biała w ratowaniu świata ma specjalne umiejętności. I teraz pokażę wam najciekawsze rzeczy. Tylko muszę znaleźć. O, tutaj. Wyrzutnia troli. Klasy, niemożliwa klasa. T7. Bierzemy. Pokażę wam, jak będziemy testować bronię. Lecimy dalej. Zrobię teraz małe cięcie, żebym mógł znaleźć bronię ze Star Warsów i jeszcze dodatkowo z My Hero Academia, bo tutaj jest uderzenie deku i ściana lodowa, więc małe cięcie na chwilę. Jeszcze wracając na chwilkę bo jakby nie znalazłem jeszcze mieczy świetlnych, ale za to ten, kto grał w sezonie 8 rozdziału pierwszego, może pamiętać, że w grze kiedyś były kamienie nieskończoności w specjalnym trybie. W związku z kolaboracją Avengersów i Fortnite'a. I był tryb, w którym byli Avengersi kontra rasa tych jakby podwładnych Thanosa i sam Thanos. I osoba, która jako pierwsza zebrała kamienie nieskończoności, stawała się Thanosem. Miał on specjalne umiejętności,
No i teraz zebrałem te kamienie, niestety one nie działają tak, że staną się teraz Thanosem, ale taka mała ciekawostka. Dobrze, znalazłem oto, proszę Państwa, uderzenie deku. Najprawdziwsze uderzenie deku na trybie kreatywnym. Biorę i zabieram się za dalsze szukanie itemków z Star Warsów. Jest jeszcze tutaj ściana lodu, ale ściana lodu była ostatnio w miarę, więc chyba wiecie jak działa. Więc no, do usłyszenia znowu za chwilę. Dobrze, a więc dotarłem tego. Miecze świetne, jest miecz świetny Rey, miecz świetny Obi-Wana, Luka i jest Dartha Vadera. Bierzemy oczywiście Dartha Vadera, bo on jako jedyny miał umiejętność rzucania. Więc jako iż mamy wszystko co chciałem, to ja teraz idę na miejsce, gdzie się można bić i testować te różne rzeczy. Więc no, znowu cięcie i do zobaczenia za chwilę. Dobrze, jesteśmy w tym momencie na, jak że tak powiem, arenie. I najpierw pokażę wam Furię Króla Burzy. Jest to... Wygląda to tak jakby. Się tak bije. Umiejętności w powietrzu nie ma, ale jest umiejętność na prawym przycisku. Takie coś. Wam tego nie będzie pokazywać, ale wam jakby będzie zżerało taką energię, jak jest ratowanie świata. Ale to wam tego nie pokażę. Jest wyrzutnia troli. Działa to tak. 4 rakiety. Obrażenia 600. Obrażenia w głowę 1200. Zasięg 10 000 metrów. Trwałość 150. Broń ciężka wystrzeliwuje wybuchowe trole. Czego chcieć więcej? Za chwilę pokażę wam, ile to weźmie na mnie. Teraz wziąłem moją chyba ulubioną broń pod względem działania. Instrumencik śmierci. Z ratowania świata. Wygląda to tak, że strzela się takim wybuchowym pociskiem. No i on sobie leci i leci. Ale instrumencikiem jest nie z byle powodu, bo jak się strzeli, to można go kontrolować. I można sobie latać, na przykład w taki sposób. Aż sobie wybuchnie. Cyk. Miecz świetny Dartha Vadera. No i działa jak miecz świetny Dartha Vadera. No jakby, no. Nic więcej nie można dodać. Co prawda on z jakiegoś powodu nie działa, ale jest model. No i uderzenie deku. No uderzenie deku to uderzenie deku. Działa dokładnie tak samo. I obiecane, ile bierze na mnie moja własna broń. Instrumencik śmierci nic, ale wszystkie broni, aha, też nic, czyli tylko wrogowie mogą mi robić krzywdę. No dobra. No to by było na tyle. Oczywiście tych broni jest masa, masa, masa. Więc jakby trzeba dużo czasu, żeby to wszystko przetestować. Ale jeżeli się komuś uda, to da radę i może wtedy powiedzieć, że przetestował, że to on jest tym osobnikiem, który przetestował. Więc tak. Ja dziękuję za uwagę. Kod będzie w opisie, żeby każdy mógł się zabawić. I no. Do zobaczenia. Ela!